Ogólnie chciałbym Anon na wstępie ogłosić dosyć smutną informację, gdyż no niestety kot nie przeżył, ale dziękuję wszystkim naprawdę za wsparcie i pomoc, więc jeżeli się nie obrazicie to te pieniądze, po prostu przejdą na razie na otrzymanie mojego obecnego kota, żeby dobrze mu się wiodło i tak dalej, żeby nie zachorował na obecne chrupsko, które strasznie panuje wśród młodych, naj już starszych kotów. No ale jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim za wszelką pomoc. Więc słabcie teraz trochę weselszą pastę, czy, czy coś na poprawę humorku. Piszę to w nocy, więc jestem jeszcze bardziej podkurwiony ze zmęczenia niż zwykle. Wiecie co mnie wkurwia? Jako, że korzystam z Paypala od niedawna, próbuję jakoś ogarnąć go na różne sposoby, szukając pomocy w sieci. I co znajduję? Gówno, a nie pomoc. I to już nie pierwszy raz. No ale do rzeczy. Ci kurwa mędrcy z forum technicznych dla amatorów nigdy ci kurwa nie pomogą. Nie dość, że będziesz tam czekał do useranej śmierci, to jeszcze jak ktoś ci łaskawie odpowie, to będzie to zawierało Januszową treść typu, a na chuj ci to potrzebne? Rob tak jak jest, a nie nie się czepiasz, Ty kurwo mała zawistna, jebany Polaczek się znalazł. Jeden to odpierdoli wiadomość, że po co ci wiedzieć jak płacić bez prowizji, co ci szkodzi dla banku dać te 75 złotych z 2,5 tysiąca przelewu. No tak, przecież te 75 złotych zarobiłem leżąc w łóżku i waląc konia. I co potem? Prujesz się z takim typem w odpowiedziach. Oczywiście, kulturalnie, bo regulamin nie pozwala ci zjechać tego kurwa tuza intelektu. Będziesz musiał tłumaczyć zasranemu Polaczkowi, czym są te pieniądze w życiu, ponieważ pewnie sam siedzi na dupie na garnuszku starych i nie wyściobi nosa z poza domu. Patrzyłem też kiedyś na jakieś forum odnośnie Duma, tego starego. O, kurwa, co tam się działo? Zamiast pomóc Kolesiowi, to nie kurwa, będzie pierdolić banda baranów, że graj tak jak się grało kiedyś, a nie se, szukasz ułatwienia. A typ tylko pytał, czy można jakoś poprawić ruch myszką w bossboxie, lubiąc całkowicie wyłączyć. Ta kurwa, chyba śnisz. Graj tak jak stworzono i nawet nie was się kurwa ośmielić, żeby włączyć sobie jakieś ułatwienie. Ale to nie koniec forumowych historii. Forum o zwierzętach to zupełnie inny poziom gówna. Większość z nas lubi zwierzęta, to nic złego nic dziwnego, ale ci ludzie zajebaliby cały świat, żeby tylko ocalić jedno zwierzątko. Spytasz ich o coś, co okazuje się, że może być trujące lub godzące wobec zwierzęcia? Zjadą cię na forum jak przykrą pizdę jeszcze zbanują na dodatek. Odezwie się jakiś kurwa mędrzec dziejów z dwóch tysiącami plusami, pewnie nabitymi pod kurwa tematem zwaleniem konia do małych kitków i będzie ci pierdolił, że jesteś pojebany, że nie powinno się, że nie można, że zabiebiesz, żeby ci uwalił na pizdę, bo nienawidzi takich nieodpowiedzialnych ludzi. Jak nie jesteś w ich fandomie, to nawet nie śni, żeby móc cokolwiek spytać, bez najazdu, bez mózgich Kocojebców na twoje życie. Uwiesiliby cię za jaja.